Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, odpowiadając na materiał pana Mikołaja Kapusty z kanału Dobra Nowina, opowiem o tym, dlaczego na modlitwie nie należy krzyczeć. Zapraszam. Zacznę od wstępu, od którego zaczyna pan Mikołaj Kapusta. Mianowicie zauważa on, że ja najwyraźniej nie uznaję Soboru Watykańskiego II, co już na początku jest swego rodzaju przekłamaniem. Co znaczy nie uznaję II Soboru Watykańskiego? Nie uznaję go za największy sobór w historii. Uznaję go za ważny, obowiązujący prawnie Sobór Kościoła Katolickiego, natomiast uważam go za sobór katastrofalny, sobór, który przez swoje dwuznaczności umożliwił wejście poglądów, które były mniej lub bardziej heretyckie, do teologii Kościoła. Również chciałbym od razu sprostować to stwierdzenie, jakobyśmy nie byli w pełnej jedności, to znaczy pan Mikołaj to tak mówi, jakobyśmy ja z nim nie byli w takiej pełnej jedności, tak to brzmi w jego materiale. Otóż zwracam na to uwagę, że jest to pojęcie absolutnie nie teologiczne. W teologii Kościoła nie istnieje, zarówno w tej tradycyjnej, jak i w tej nowej, takie pojęcie jak niepełna jedność. Co mam na myśli, gdy mówię, że nie istnieją? Ono pojawia się przecież w ustach teologów, natomiast jest ono ściśle nie teologiczne. To znaczy, albo ktoś jest członkiem Kościoła, albo nie jest członkiem Kościoła. I to określenie bycia nie w pełnej jedności zostało wprowadzone po to, żeby załagodzić, żeby zamaskować to, że ktoś nie jest w jedności, to znaczy, że ktoś nie jest w Kościele, i zaczęto używać tego określenia w odniesieniu na przykład do prawosławnych, czy też do protestantów, jakoby oni nie byli w pełnej jedności. A więc to jest to rozumienie tego określenia, które było pierwotne, gdy ono pojawia się w ustach takich bardziej modernistycznych teologów, to znaczy mniej więcej to. Nie w pełnej jedności oznacza poza Kościołem tak naprawdę, a więc gdy pan Kapusta używa tego określenia, tak naprawdę w zgodzie z tym, co to słowo normalnie znaczy, gdy jest używane, oznacza to, że sugeruje, że jesteśmy poza Kościołem, co teologicznie nie ma żadnego uzasadnienia i jest bardzo poważnym oskarżeniem, naprawdę bardzo poważnym oskarżeniem, w zasadzie oskarżeniem o grzechy ciężkie, które sprawiają, że opuściliśmy Kościół. Z tonu tego materiału pana Kapusty wnioskuję, że nie chciał on użyć tego w ten sposób, natomiast czy w tym znaczeniu, a jedynie w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj powszechnie katolicy te słowa rozumieją, co, jak wspomniałem, jest absolutnie nieteologiczne, to znaczy, a no, jakby jakaś tam jedność, ale tak nie do końca, a więc nie ma czegoś takiego jak jedność nie do końca. Kościół jest jeden, wyznajemy to w naszym wyznaniu wiary. Jest jeden i to powszechnie jest to przez teologów akceptowane. Jeden znaczy jeden jednością władzy, jednością wiary, jednością sakramentów, tych środków, które prowadzą do zbawienia. I jeśli mamy jakąś grupę wewnątrzkościelną, która jest zjednoczona jednością władzy, jednością wiary, jednością sakramentów, to wtedy mamy do czynienia z tą jednością Kościoła. Myślę, że jeśli chodzi o jedność wiary i sakramentów, to nikt nie ma wątpliwości. Jeśli chodzi o jedność władzy, to przypominam, że bractwo uznaje papieża Franciszka za urzędującą głowę Kościoła, co nie zmienia faktu, że w pewnych sprawach należy mu okazać nieposłuszeństwo, tak jak święty Paweł już okazał nieposłuszeństwo świętemu Piotrowi, gdy ten wszedł w takie udawanie, jeśli chodzi o zachowywanie zwyczajów starotestamentalnych, wobec jednych udawał, że zachowuje, wobec innych nie zachowywał i była tam jakaś taka nieszczerość. Święty Paweł mówi wtedy: sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Pan Kapusta komentuje materiał heretyckie credo ojca Remigiusza Recława, a w zasadzie powiedziałem to nieprecyzyjnie. On nie komentuje materiału heretyckie credo ojca Remigiusza Recława, tylko komentuje jedno zdanie z tego materiału. I zwykle, gdy mówi się, że o, to jest wyrwane z kontekstu, to mamy na myśli to, że padły tam później zdania, które postawiły to w jakimś innym kontekście, ale
gdy mówię o tym, że jest to jedno zdanie wyrwane z materiału, to mam to dosłownie na myśli. W sensie materiał jest w całości o tym, że mamy do czynienia z wyznaniem wiary, które jest odmówione w trakcie mszy świętej. Ludzie nie wiedzą, że są w trakcie mszy świętej, co również jest ciekawe. I cały materiał traktuje najpierw o treści tego wyznania wiary, później o tym, że ludzie o tym nie wiedzą, i również traktuje o sposobie, w jaki sposób to wyznanie wiary zostaje odmówione. A więc jest to jeden z aspektów, ten sposób, i tam pojawia się, jeśli dobrze pamiętam, to pojawia się tylko jeden raz, jeśli nie jeden raz, to może dwa razy, w każdym razie tak zupełnie marginalnie, pojawia się również to zdanie, że w Starym Testamencie Bóg pokazuje się w ciszy. I to jedno zdanie posłużyło jako okazja do tego, żeby skomentować je w materiale, który trwa godzinę 20. Materiał pana Mikołaja Kapusty, który traktuje o tym jednym moim zdaniu praktycznie, tak? Być może jakieś jeszcze, które nawiązują do niego, ale to naprawdę jest marginalne w tym materiale. I w ogóle jakby nie trafia w sedno treści, tak? Jest to jeden z pobocznych wątków, który zostaje lekko zahaczony. Ten jeden z pobocznych wątków, a w praktyce praktycznie jedno zdanie, zostaje skomentowane w godzinę 20, co moim zdaniem świadczy o tym, że w jakiś sposób trafiło to w taki bardzo czuły punkt. Ja postaram się teraz powiedzieć trochę więcej na ten temat, no bo siłą rzeczy tam zostało to powiedziane tak bardzo, bardzo krótko. Jakie to zdanie mam na myśli? Otóż chodzi o moją wypowiedź, w której padają słowa, że w Starym Testamencie Bóg objawia się w ciszy. Faktycznie, zgodnie z przypuszczeniem pana Kapusty, odnoszę się do historii Eliasza, która też zostaje przez niego przytoczona. Z tej mojej krótkiej wypowiedzi pan Kapusta wyprowadza 5 tez. Krzyk nie został pochwalony nigdzie w Biblii, Bóg jest tylko w ciszy, hałaśliwa modlitwa jest czymś złym i Boga należy chwalić rozumem, a nie krzykiem. A więc jest to wyprowadzenie, powiedzmy, takich 5 tez z tych moich bardzo krótkich słów, które są na marginesie w jakimś materiale. Czy zgodziłbym się z tymi tezami? Zasadniczo tak, przy czym nie odpowiadają one temu, co było w tamtym materiale. Zasadniczo oznacza, że z poważnymi zastrzeżeniami, na przykład Bóg jest w ciszy, tak, Bóg jest tylko w ciszy, to już niekoniecznie. Z potępieniem hałaśliwej modlitwy jak najbardziej bym się potępił, bym się zgodził, przepraszam, że Boga należy chwalić rozumem, a nie krzykiem, również się zgadzam, i że krzyk nie został nigdzie pochwalony w Biblii jako modlitwa, tu bym się zgodził. Ale teraz będziemy mieli jeszcze okazję, żeby to dokładnie wyjaśnić, dlaczego to rozumiem właśnie w ten sposób, dlaczego postrzegam to właśnie w ten sposób. Teraz przytoczę liczne argumenty pana Kapusty, postaram się to streścić, tą godzinę 20 materiałów, którą ja swoją drogą przesłuchałem sobie w wstępie dwukrotnym i mimo wszystko kilka razy sprawdzałem, czy to tempo faktycznie jest tak ustawione, dlatego że miałem wrażenie, że to i tak idzie stosunkowo normalnie, czy jakby to tempo najwyraźniej nie było szczególnie porażające. A więc teraz argumenty pana Kapusty, który próbuje udowodnić, że jednak właśnie trzeba krzykiem chwalić Pana Boga. A więc opowiada najpierw tą historię Eliasza, która nie jest dla nas w tej chwili jakoś szczególnie istotna. Tam faktycznie Pan Bóg przychodzi w ciszy, a więc powiedzmy, że to jest raczej scena, która przemawia za tą tezą, moją tezą wyjściową. Później od razu pan Kapusta przytacza scenę, która też wydaje mi się najbardziej adekwatna do skontrowania tego fragmentu z Eliaszem, mianowicie Boży hałas na górze Synej, tak to nazywa pan Kapusta, a więc tam oczywiście Pan Bóg objawia się w tej burzy, w tych grzmotach, ta góra, która wydaje się, że zaraz się zawali. No i oczywiście tutaj przecież Bóg przychodzi właśnie w tym momencie w hałasie. Odpowiedź jest banalnie prosta na ten argument. Pan Bóg pokazuje tam swoją moc. Chodzi o to, żeby tym Izraelitom, którzy byli niewolnikami, dla ludów starożytnych, gdy człowiek był poddany pod kogoś innego, to znaczy, że ten Bóg tego zwycięzcy, on okazał się silniejszy niż ten własny Bóg tego ludu, który nie zdołał najwyraźniej obronić swojego ludu. Tutaj Pan Bóg, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, pokazuje swoją moc i tutaj na górze Synaj prezentuje swoją moc i swoją potęgę, że dla niego wstrząsnąć górą to nie jest żaden problem. Później to rozwarcie tego morza
pokonanie tego oddziału Egipcjan, to wszystko ma pokazać po prostu jego moc. W żadnym wypadku nie pokazuje to, że należy krzyczeć na modlitwie. Tak? To w ogóle nie jest taka wskazówka, że człowiek powinien modląc się teraz do Pana Boga krzyczeć. To, że Pan Bóg objawia się w tej mocy ze swoją potęgą, pokazuje to jego moc i tylko tyle. Kolejny argument, który pan Kapusta przytacza, to zesłanie Ducha Świętego. Jest to trochę podobna sytuacja. Pan Bóg daje pewien znak, to znaczy przychodząc, Duch Święty przychodzi, on faktycznie właśnie objawia się czasem w tej takiej ciszy, w łagodnym powiewie, ta gołębica, a czasami właśnie jak ogień, tak? Ogień pali, to jest symbol pewnej mocy. Ten wicher tam wstępuje, który szumi. No i co się dzieje? Ten wicher sprawia, że ludzie słyszą, coś się dzieje, biegną, szukają zobaczyć, co się dzieje i natrafiają na świętego Piotra, który mówi, przemawia, wyjaśnia, co się wydarzyło, a więc jest to pewien znak, który ma doprowadzić ludzi do świętego Piotra. W żadnym wypadku nie jest to wskazówka, jak należy się modlić. A więc czy Pan Bóg potępia hałas? Nie, nie potępia hałasu, ale my tutaj mówimy o tym, czy Pan Bóg w jakikolwiek sposób zasugerował, że powinniśmy się modlić w sposób hałaśliwy. No, oczywiście dojdziemy jeszcze do pozostałych argumentów pana Kapusty. Kolejny jego argument to jest wizja Izajasza. Aniołowie wołają przecież w niej głośno, święty, święty, święty. To jest właśnie to wołanie, na potężne wołanie tychże aniołów. I czy to, skoro to są aniołowie, ten dwór niebieski, czy my nie powinniśmy ich naśladować? Otóż pamiętajmy o tym, że aniołowie jako tacy ciała nie mają, więc jest to pewna wizja, natomiast ta wizja coś ma nam przekazać. Co ma nam przekazać? Ma nam przekazać, że nawet te potężne duchowe byty, że nawet one wychwalają Pana Boga całą swoją mocą, całą swoją siłą, całym swoim jestestwem oddają tą cześć Panu Bogu. Czy to można by zinterpretować jako wskazówkę, że my powinniśmy też krzyczeć chwaląc Pana Boga? Powinniśmy to raczej zinterpretować w tym sensie, że i my powinniśmy czcić Pana Boga całą naszą mocą, całą naszą siłą. Tak, w tym sensie. Czy można by to zinterpretować w ten sposób, że trzeba to robić również głośno? Można by. I zasadniczo nie jestem przeciwko temu, ale zaraz wyjaśnię, jaka jest tu różnica, przeciwko czemu jestem, a co mi nie przeszkadza w głośnym chwaleniu Pana Boga, bo jest to trochę dziwne, że muszę to tłumaczyć, ale zwracam na to uwagę, że w katolickiej liturgii, tej tradycyjnej liturgii, jak najbardziej istnieje głośna modlitwa, gdy lud śpiewa potężnie Te Deum, gdy ten hymn pochwalny na cześć Pana Boga jest odśpiewywany, gdy organy wtedy grają z całą swoją mocą, to kadzidło unosi się do Pana Boga, gdy to bywa potężne. Tak, to bywa głośne, jak najbardziej. W tym sensie Pan Bóg nie potępia głośnej modlitwy. To nie jest moją tezą w tamtym materiale. Choć no może to zabrzmieć, jak wiadomo, jak to zawsze, jak się weźmie jedno zdanie i się tworzy z niego cały elaborat, no to można to zinterpretować w każdy możliwy sposób. Natomiast nie jestem przeciwko głośnej modlitwie, nie jestem przeciwko śpiewom, nie jestem przeciwko instrumentom, jestem przeciwko krzykom na modlitwie. To jest zupełnie co innego. Ale przejdźmy dalej do kolejnych argumentów. A więc w psalmach oczywiście jest mnóstwo takich stwierdzeń w stylu wołam do Ciebie, Panie, wołam o ratunek, a więc to tutaj pan Kapusta bada dokładnie, jakie słowa, przecież to jest to słowo, które jest użyte właśnie wtedy, gdy człowiek woła w najgłębszej potrzebie o ratunek. I teraz proste pytanie. Czy to oznacza, gdy psalmista wielokrotnie mówi o tym, że do Pana Boga należy wołać, czy to oznacza, że kto krzyczy głośniej, ten lepiej się modli? No chyba nie, prawda? A więc o co chodzi w takim wypadku? Oczywiście, że chodzi o to, żeby intensywnie się modlić, żeby całym sobą, żeby z oddaniem się modlić, żeby włożyć w to całe nasze serce. Tak jak właśnie ten człowiek, którego życie jest zagrożone, który woła wtedy o pomoc. Oczywiście, że tak, ale w sposób oczywisty nie chodzi o samą głośność. Jeśli by chodziło o głośność, to oznaczałoby, że w psalmach mamy nieustannie powiedziane, że mamy krzyczeć jak najgłośniej na modlitwie. Oznaczałoby to, że najlepiej się modli ten, kto najgłośniej krzyczy. Czy naprawdę uważamy, że tak jest, tak? Że im
że wartość modlitwy mierzy się głośnością tego krzyku, że im głośniej krzyczę, tym bardziej mnie Pan Bóg usłyszy. Czy naprawdę tak uważamy? Czy naprawdę taki wniosek chcemy wyciągnąć z tych słów? No moim zdaniem jest oczywiste, że nie jest to tutaj zasadniczą treścią tych słów, te nawoływania psalmisty do wołania, tylko chodzi o właśnie o to, ten impet tej modlitwy, która może być zarówno głośna, jak i cicha. A zasadniczą treścią jest po prostu ten impet, to oddanie, to zaangażowanie, które tam w tą modlitwę zostanie włożone i w ogóle nie należy tego traktować jako materialną zachętę do tego, żeby to było głośno albo cicho. Skąd to wiem? No jest to przede wszystkim przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nie modlił się głośno i zaraz sobie dojdziemy do tego, bo Pan Kapusta też takie argumenty przytacza, że przecież jest i w Nowym Testamencie. Pamiętajmy, Pan nasz Jezus Chrystus, gdy mówi do uczniów o modlitwie, co mówi? Te obłudnicy modlą się na rogach ulic, tak żeby ich widziano. Ty idź, zamknij się w swojej komnacie i tam, gdzie cię nikt nie widzi, tam się będziesz modlił. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 5. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawiać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę opowiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba. Wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinien. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, wersety od 5 do 15, rozdział 6. A więc gdy Pan Jezus zachęca do modlitwy, czy nie, gdy daje konkretne instrukcje, jak się modlić, to mówi, ty idź, zamknij się w swojej izdebce, módl się w ukryciu. Gdy On sam się modli, w trakcie swojego życia, jak On się modli? Pan nasz Jezus Chrystus odchodzi sam na górę. Nigdzie nie ma tam powiedziane, jakoby On krzyczał na tej modlitwie, a zaraz dojdziemy do tych fragmentów, które używa Pan Kapusta. Pan nasz Jezus Chrystus ewidentnie, gdy się modli, to odchodzi sobie gdzieś tam sam, w samotności, na jakiejś, wychodzi na górę, spędza noc często na modlitwie. I naprawdę myślimy, że tam Pan Jezus krzyczy, wykrzykuje coś do Pana Boga. Raczej zgodnie ze swoją wskazówką idzie gdzieś tam sobie w ukryciu, modli się w swym duchu przede wszystkim do Ojca. Zaraz dojdziemy jeszcze do fragmentów, które mogłyby sugerować coś innego. Pan Kapusta zauważa również, że już właśnie w psalmach mamy te zachęty do tego, żeby pełne śmiechu były nasze usta, że wtedy, gdy człowiek jest blisko Pana Boga, wtedy przecież się raduje. I tam padają również słowa, że tradycja stłamsiła ducha i trzeba wrócić do tej właściwej tradycji, do tej biblijnej tradycji. Tak, trzeba wrócić jak najbardziej do tradycji. Natomiast czy Pan naprawdę uważa, że Kościół mógł przez, powiedzmy tak, blisko 2000 lat, czy nawet 1700 lat, jeśli chcemy, mógł się umylić w tych najbardziej kluczowych sprawach, że ci wszyscy święci Kościoła katolickiego, wszyscy papieże, cała ta hierarchia przez 1700 lat mogła się w kluczowych sprawach mylić i teraz nagle to właśnie charyzmatycy na nowo odkryli, jak się należy modlić. Wszyscy inni nie zrozumieli Pana Jezusa i teraz nagle po 1700 latach nagle właśnie to wy zrozumieliście Pana Jezusa, a wszyscy święci nie wiedzieli, jak się modlić, bo nie ryczeli, nie robili fali na modlitwie, tak? Tak Pan uważa? Moim zdaniem jest to dosyć szokujące, więc oczywiście, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, czyli to, co Kościół naucza przez wszystkie wieki, to jak praktykuje ten przykład, który dają nam święci, oczywiście, że on jest miarodajny.
jeśli ktoś chce użyć teraz argumentu, że no właśnie, skoro ten rozwój jest miarodajny, no to teraz właśnie po Soborze Watykańskim II odkryto na nowo po prostu pewne aspekty, no to ja zwracam na to uwagę, że żeby mówić o rozwoju, musimy mieć do czynienia z czymś, co faktycznie się rozwija. Czyli mamy coś, co przechodzi w, powiedzmy, lekko inną formę. Coś, co już istnieje, nad nim zostaje coś nadbudowane. Coś, co istnieje, rozwija się w coś trochę innego. Nie z tym mamy do czynienia po Soborze Watykańskim II. Reforma mszału to nie jest rozwój. To jest ścięcie drzewa i posadzenie czegoś nowego. To jest wykasowanie tego, co jest i wprowadzanie czegoś nowego. To nie jest tradycja. To jest rewolucja. Rewolucja nigdzie nie jest przez Pana Boga pochwalona w Piśmie Świętym. O, to ciekawe, czy Pan Kapusta nakręci kolejny materiał trwający godzinę 20 o tym, że rewolucja jednak jest pochwalona w Piśmie Świętym. Znowu, będzie się bez problemu dało obronić, chociażby znaleźć jakieś fragmenty, które mogłyby brzmieć tak w tym duchu, to bez wątpienia da się to obronić, że Pan Bóg nie pochwala żadnej rewolucji, a już na pewno nie w jego kościele, gdzie Duch Święty musi go prowadzić, no, musi się rozwijać organicznie. Dopóki mamy z takim rozwojem do czynienia, jest to... prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że faktycznie jest to przez Ducha Świętego prowadzone. To trzeba cały czas kontrolować, to po to jest hierarchia kościelna, żeby kontrolowała, czy to jest faktycznie zgodne z tym, co Kościół zawsze i wszędzie praktykował, to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, bo to jest objawienie. Objawienie mamy zawarte właśnie w tradycji apostolskiej, w tym, co zawsze i wszędzie przez wszystkich było praktykowane i w Piśmie Świętym. Pan Kapusta prezentuje również teksty ze Starego Testamentu w stylu Izraelici podnieśli krzyk radości, aż się ziemia zatrzęsła. Fragmenty z psalmów. Podnieście krzyk i chwalcie Boga. Niech zabrzmi bęben, cytra i harfa. Tego rodzaju fragmenty już mówiłem, jak należy je rozumieć. Znaczy, z jednej strony mamy tam powiedzmy taki krzyki radości ze względu na to, że Arka Przymierza wraca. Dobrze, nie mam nic przeciwko krzykom radości, natomiast nie jest to forma, która jest pochwalona jako forma modlitewna. No a co z tym tekstem psalmu? Podnieście krzyk i chwalcie Boga, niech zabrzmi bęben, cytra i harfa, śpiewajmy na cześć Pana. To jest być może fragment, który najbardziej można by użyć jako argument właśnie w takiej dyskusji. Otóż należy spojrzeć, w jaki sposób to zostało w Starym Testamencie, było w Starym Testamencie praktykowane i później jak to było praktykowane również w Nowym Testamencie. Moim zdaniem jest to jedyny fragment, który bezpośrednio mówi o jakimś krzyku, który miałby w jakiś sposób chwalić Pana Boga. Wszystkie inne są na sposób właśnie, powiedzmy, podkreślania intensywności tego naszego wołania do Pana Boga. Ten też można tutaj tak zinterpretować, no ale jednak wydaje się to być takie bardziej dobitnie wskazujące na samą formę krzyku. Otóż, gdy spojrzymy, jak to Izraelici faktycznie praktykują, no to co tam dostrzeżemy? Dostrzeżemy, że w liturgii starotestamentalnej mamy śpiew. Śpiew to nie jest krzyk. I to jest ta decydująca różnica. A więc jak najbardziej podnieście krzyk i chwalcie Boga. Może to być wezwanie jak najbardziej do radości. Na przykład właśnie taka radość, kiedy Arka Przymierza gdzieś wchodzi do jakiegoś miasta, to jest naturalne, że ci Izraelici wiwatują. Tak? W tym sensie bym to rozumiał. Jest to wiwat i jest to wiwat, który ma chwalić Pana Boga. Tak, ale nie jest to ściśle rzecz biorąc sposób modlitewny. Tak? A więc takie wiwatowanie ze względu na jakieś zwycięstwo, na jakiś triumf, jest rzeczą dobrą i słuszną. I oczywiście we wszystkim należy chwalić Pana Boga, więc należy chwalić Pana Boga również właśnie wiwatami, gdy jesteśmy w jakiś sposób szczęśliwi. Natomiast mój materiał nie traktuje o tym, że nie można wiwatować i że nie można śpiewać radosnych pieśni i że nie można grać na instrumentach. Więc nie jest on przeciwko temu, że podnieście krzyk i chwalcie Boga, tylko jest przeciwko temu, że w liturgii chcemy wykorzystać krzyk jako formę modlitewną. Że uważamy, że krzyk jest adekwatną formą do zwracania się do Pana Boga. To jest co innego. Nie mam nic przeciwko wiwatowaniu. Nie mam nic przeciwko świętowaniu zwycięstw. Mam jednak coś przeciwko temu, gdy chcemy używać krzyku do rozmawiania z Panem Bogiem. To jest co innego. I Izraelici też to rozumieli, bo
pomimo tego, że powiedzmy padają w słowach takie psalmy, w słowach takie psalmy, w psalmach takie słowa, to co robią Izraelici? Jak wygląda kult świątynny? Tam jest śpiew, tam są instrumenty, to wszystko jest uporządkowane, to jest śpiewane na konkretne melodie, tam się nikt nie drze i nie robi fali, nawiązując do Areny Młodych, którą tam komentowałem. To jest, nawet jeśli głośne, tak, pewnie nie mam nic przeciwko głośności i instrumentom, tak, które są wykorzystywane w liturgii Starego Testamentu, czy przeciwko instrumentom jako takim, tak, liturgia ma później swoje konkretne regulacje, to jest zupełnie naturalne, tak jak w Starym Testamencie też miała swoje konkretne regulacje, które mamy opisane za czasów króla Dawida. I tam właśnie jest to w ten sposób, poprzez śpiew. A więc Izraelici chwalą Pana Boga, składając swoje ofiary, którym towarzyszy śpiew, instrumenty, które są pieśni, które są śpiewane na jakieś konkretne melodie. Nic natomiast nie mamy, żadnej informacji nie mamy o tym, że Izraelici się drą w trakcie takiego kultu świątynnego. Przejdźmy do kolejnych argumentów Pana Kapusty. Teraz argumenty z Nowego Testamentu. Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy, wjeżdża na osiołku. Faryzeusze przychodzą, są zgorszeni, że ludzie krzyczą Hosanna, Filio Dawid, i mówią, każ im umilknąć. Na to Pan Jezus mówi, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Zwracam na to uwagę, że my śpiewamy dokładnie te słowa w naszej liturgii, w tradycyjnej liturgii, to jest piękna liturgia niedzieli palmowej, ten śpiew, ta procesja, to są piękne, piękne, jak najbardziej głośne śpiewy, ale to nie jest bezładny krzyk. Śpiew, tak, krzyk nie. Dlaczego? Dlatego, że śpiew jest, to jest głos opanowany przez rozum. To jest właśnie wyraz wyższej władzy naszej duszy. Człowiek oddaje w ten sposób kult, cześć Panu Bogu całym sobą, ale dokładnie tak jak trzeba. Czyli niższe władze są opanowane przez wyższe. Tego wyrazem jest chociażby śpiew. Kiedy rozum panuje nad naszym głosem, ustala pewne normy, to zostaje uporządkowane i to jest piękne. To Panu Bogu ma cześć oddać. Krzyk jest czymś bezładnym. Krzyk jest czymś wyrazem panowania tych niższych władz duszy. To jest wtedy, kiedy one wyrywają się spod tych wyższych władz duszy. To czasami może być uzasadnione. Taki właśnie spontaniczna radość czasami może sprawić, że człowiek wiwatuje, tak? Ale właśnie wiwat to też nie jest bezładny krzyk, tak? Człowiek krzyczy w sposób bardziej bezładny, na przykład właśnie wołając o pomoc. Tam mieliśmy to wspomniane właśnie w psalmach, że my powinniśmy wołać tak do Pana Boga. Jak wspomniałem, uważam, że jest oczywiste, że musi to wskazywać na impet te wezwania, na impet tej naszej modlitwy, a nie na to, że im głośniej krzyczę, tym lepiej. Kolejny argument to Pan Jezus wołał na krzyżu. Gdy Pan Jezus jakieś słowa wypowiada głośno, to również zostaje bezpośrednio powiedziane po wskrzeszeniu Łazarza. Tak? Pan Jezus wypowiada pewne słowa, dziękuję Ojcu za to wskrzeszenie i mówi, że to jest ze względu na tych tutaj, którzy stoją. Ja wiem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tych, którzy są dookoła. Oczywiście, że te słowa, które Pan Jezus wypowiada głośno, one są dla nas. One są po to, żebyśmy my się czegoś dowiedzieli. Pan Jezus nie potrzebuje głośno krzyczeć, żeby Pan Bóg go usłyszał, oczywiście, i wypowiada pierwsze słowa tego psalmu, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, i pewnie resztę dopowiada sobie w ciszy. Najprawdopodobniej odmawia ten psalm 21 właśnie wtedy w swoim duchu. Pierwsze słowa wypowiada głośno, bo chce nam coś przekazać, bo chce nam pokazać, że ten psalm odmawia, bo chce faryzeuszom pewnie wskazać, uczonym w piśmie, wskazać na to, że tenże psalm się właśnie teraz realizuje. Więc to jest dla nas, a nie dlatego, że Pan Bóg potrzebuje naszego krzyku. No, Pan Kapusta tutaj mówi, że biblijne wołanie to jest właśnie ta tradycja, to jest właśnie to. Ja mówię, to biblijne wołanie, o którym Pan tutaj mówi, nigdzie nie jest potraktowane jako sposób modlitwy. Pan Jezus, gdy woła na krzyżu, to nie woła po to, żeby zwrócić się przede wszystkim do Ojca, to znaczy aspekt krzyczenia nie jest po to, żeby Ojciec go usłyszał, tylko po to, żebyśmy my go usłyszeli. On sam, gdy wskazuje nam, jak się modlić, mówi, zamknij się w swojej izdebce, pomódl się. Gdy on sam się modli, odchodzi na tą górę wysoką i tam się modli. Gdy potrzebujesz ratunku, krzycz, tak, ale krzycz przede wszystkim w twoim duchu. Czy to się wyrazi również jakimś krzykiem na zewnątrz?
Jeśli powinno się wyrazić krzykiem, to wtedy krzykiem w sensie takim, powiedzmy, głęboko przenośnym, w takim mocnym cudzysłowie, czyli jak najbardziej może wyrazić się głośną modlitwą, na przykład śpiewaniem psalmów pokutnych, tak, ale niech rozum nad tym wszystkim panuje, niech to będzie godna człowieka czynność, gdzie rozum panuje nad niższymi władzami naszej duszy. Gdzie w Starym Testamencie potwierdzona jest głośna modlitwa? Potwierdzona jest wielokrotnie głośna modlitwa. Ja nie mówię o głośnej modlitwie. To jest dosłownie pytanie pana Kapusty. To jakby takie, że no przecież tysiąc razy jest potwierdzona głośna modlitwa. To, że tam jest powiedziane o tym, że wołaj do Pana, tak? To, że mamy instrumenty i tak dalej, to potwierdza impet naszej modlitwy. To potwierdza, że modlitwa może być oczywiście wyśpiewana głośno. Oczywiście, że tak, ale tam nigdzie nie ma mowy o tym, że trzeba się drzeć na modlitwie. Nigdzie nie mamy przykładu, gdzieby człowiek się darł na modlitwie. Dalej pan Kapusta argumentuje, że w Nowym Testamencie ludzie krzyczą do Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami, synu Dawida, a tam jeszcze uciszają tego, a on krzyczy jeszcze głośniej. I Pan Jezus ostatecznie przychodzi do niego i go wysłuchuje. No i teraz przecież skoro jest to przykład właśnie takiego oddania, determinacji. No tak. I co mamy naśladować? Czy oznacza to, że chodzi o to, że kto będzie głośno krzyczał do Pana Jezusa, ten zostanie wysłuchany? Naprawdę? Znowu? Tak uważamy? Że kto będzie, im głośniej krzycze, tym lepiej? Czym zasłużył ten człowiek na to, żeby Pan Jezus go wysłuchał? Głośnym krzykiem zasłużył? Zasłużył swoją determinacją oczywiście. Ona może się czasem przejawić właśnie w głośnym wyznaniu swojej wiary. To czasem taki człowiek właśnie może być, że właśnie przyznając się do Pana Jezusa, wzywając od Niego pomocy, pomimo tego, że ludzie Go ucieszają, że chcą Go uciszyć. Taki człowiek faktycznie to czasem może być potrzebne, żeby to głośno powiedzieć. Tak, jestem uczniem Pana Jezusa, tak, idę do kościoła się pomodlić. Natomiast nie jest decydujące, jak głośno to krzyczę. To są takie okoliczności, Pan Jezus przechodzi, no to ten woła do Niego, to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Natomiast w tej chwili, gdy Pan Jezus jest w niebiosach, nie potrzebujemy się do Niego drzeć, także on, to nie jest tak, że On przechodzi, ja muszę Go zawołać. W tych okolicznościach oczywiście, że to jest zrozumiałe. Natomiast w tej chwili, jak mam mówić do Pana Jezusa? No, mam mówić przede wszystkim z wiarą, z nadzieją, z oddaniem, z miłością, z pokorą mam mówić do Pana Jezusa. To decyduje, czy zostanę wysłuchany, a nie to, jak będę głośno się darł oczywiście. I jeśli już ma to wyjść na zewnątrz, to powinno to zawsze wyjść na zewnątrz zgodnie z naszą ludzką naturą, czyli rozum powinien nad tym zapanować. Także nawet jak to będzie głośne, żeby to było przez rozum uporządkowane, a nie żeby to był bezładny krzyk. Zgodnie z tym przykładem, który dał nam Pan nasz Jezus Chrystus. Jak wygląda liturgia w Wieczerniku? To jest liturgia paschalna. Czy tam się ktoś drze w trakcie tej liturgii paschalnej? Nie. Mamy powiedziane, że Pan Jezus odśpiewał psalmy, tam są odmawiane modlitwy. To jest pewna konkretna ceremonia, która jest uporządkowana, uregulowana. Porządek to jest rozum. Rozum porządkuje, reguluje. To emocje się sprawiają do człowieka, skłaniają do tego, żeby on się darł, żeby to było nieuporządkowane. I no, na tym właśnie polega tragizm tej reformy liturgicznej, reform posoborowych, że ta chrześcijańska antropologia została porzucona, że buduje się bardzo mocno na tych emocjach i że człowiek nie widzi w tym problemu, że próbuje zwracać się do Pana Boga w sposób, który jest tak naprawdę Jego niegodny. Czyli próbuje się do Niego zwracać na sposób stricte emocjonalny. Mówiłem o tym w tym materiale, właśnie heretyckie credo, to do tego materiału odsyłam, bo jeśli ktoś go nie oglądał, a oglądał materiał Pana Kapusty, to myślę, że koniecznie powinien obejrzeć ten materiał, żeby zobaczyć, jak jedno się ma do drugiego. No i gdy człowiek tak po prostu oddaje się tym swoim emocjom, to raczej utrudnia kontakt z Panem Bogiem. Mówiłem o tym w tamtym materiale. Dlaczego? Dlatego, że zasadniczy kontakt jest przez nasze cnoty, które są w naszej duszy, a więc potrzebujemy rozumu i woli używać przede wszystkim na modlitwie. A gdy człowiek się tak oddaje właśnie takim krzyczy, drze się, fala i tak dalej, to utrudnia działanie rozumu. Gdy te niższe władze naszej duszy, gdy im się da taki wolny upust, gdy im się tak pozwoli działać, to wtedy nasz rozum raczej się wycofuje. No, naturalnym jest, że człowiek wtedy nie będzie w stanie tak stosownie myśleć, racjonalnie myśleć, spokojnie myśleć, gdy się właśnie drze. Dlatego to
w ogóle nie sprzyja modlitwie. I teraz oczywiście tak, wołaj do Pana, tak, ale wołaj przede wszystkim determinacją Twojej woli. To jest najważniejsze. Niech ta modlitwa będzie z wiarą, z nadzieją, z miłością. To są cnoty, które są w naszej duszy i nie pomaga im, gdy człowiek się drze i gdy robi fale. No ale teraz, co na to święty Paweł, który przecież mówi w liście do Hebrajczyków, że Pan Jezus z głośnym wołaniem zanosił prośbę do Pana Boga. Odnosi się tutaj do modlitwy w Ogrójcu. Nie mamy w tym opisie nic, co by wskazywało na to, że jest to jakiś krzyk, który Pan Jezus tam zanosi. Być może jest to również wskazówka na to, jak należy rozumieć to głośne wołanie. Właśnie tak rozummy głośne wołanie, które mówi Pismo Święte. Tak rozummy to wołanie, którym mówią psalmy. Co Pan Jezus mówi? Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Pan Jezus nie robi tam żadnych emocjonalnych takich krzyków, wrzasków, hałasu, fali. Cytuję Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 26. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola twoja. Potem przyszedł i znowu zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Czy w tym opisie cokolwiek wskazuje na to, że Pan Jezus krzyczał? Uczniowie zasypiają przy tej jego modlitwie. On odchodzi na rzut kamieniem i raczej nic nie wskazuje na to, że Pan Jezus tam krzyczy, że tym bardziej także się drze. Im głośniej, tym lepiej, prawda? Tak, naśladujmy właśnie tę modlitwę. Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. To pada na twarz, to oddanie. Tak, naśladujmy właśnie tę modlitwę. To oznacza, z głośnym wołaniem zanosił prośbę, z wielką determinacją. Głośne wołanie nie oznacza, że muszę się drzeć. To głośne wołanie w psalmach oznacza, że tam widzę mój ratunek. To oznacza moją determinację, to oznacza moje oddanie. Nie to wyznacza, czy modlitwa jest dobra, czy zła, jak głośno ją odmawiam, tylko to, jaka jest moja wiara, jaka jest moja nadzieja, jakie jest moje oddanie, jaka jest moja pokora. Pan Kapusta przytacza również apokaliptyczną liturgię, głos donośny, od którego tam trzęsie się wszystko. Znowu, to nie jest to samo co krzyk. To jest podobnie jak na górze Synaj, pokazanie tego Bożego majestatu. Ta liturgia, która również tam jest głośna, no, to dokładnie odpowiada temu, co mamy tutaj na ziemi. Na przykład właśnie, gdy rozlega się śpiew w Tedeum, gdy organy grają z całą swoją mocą. Głośno tak, ale to jest uporządkowane przez rozum. To nie jest darcie się, to nie jest postawienie na emocje i w ten sposób przytłoczenie, stłamszenie rozumu i woli. To jest rozum, który nad tym panuje i sprawia, że to jest piękne. I jak najbardziej, bywa to głośne. Dobrze, w niczym mi to nie przeszkadza. Pan Kapusta mówi o tym, że powinniśmy śpiewać pieśni pełne ducha. Tak, śpiewać, nie ryczeć. Pieśni pełne ducha, tak, nie emocji, ducha. Pełne wiary, pełne nadziei, pełne miłości. Takie, które przemawiają do naszych cnót, przemawiają do naszego rozumu, napędzają nasze cnoty. Tak, pełne ducha, nie pełne emocji. Mam wrażenie, że w ogóle Pan Kapusta nie odróżnia w tym wszystkim, w całym swoim materiale, tak mega długim, nie odróżnia śpiewu od krzyku. I to jest trochę szokujące. Myślę, że już wystarczająco wyjaśniłem, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Jedno jest wyrazem
bardzo silnych emocji, które na jakiś czas rozum przytłaczają, to może być potrzebne. Oczywiście, że krzyk czasem może być potrzebny, właśnie wołając o pomoc na przykład. Człowiek, to jest naturalne, że wtedy jakby ten, powiedzmy, rozum nie musi w tym konkretnym momencie dominować, ale oczywiście, żeby krzyk o pomoc był na miejscu, to musi być w jakiś sposób rozpoznane, ale rozumiemy, krzyk, rozum jest na drugim miejscu, to emocje wtedy wyrywają się z tego człowieka. Śpiew to rozum panuje nad wszystkimi władzami ludzkiej duszy, tak żeby człowiek wydobył z siebie głos, który jest uporządkowany, który jest piękny, który jest harmonijny i to jest stosowne, żeby w ten sposób Pana Boga chwalić. I pytanie na zakończenie. Panie Mikołaju, czy nie zaskakuje Pana to, że Kościół przez całą swoją historię nie darł się na modlitwie? Czy naprawdę uważa Pan, że to może tak być, że w psalmach jest prawda w Starym Testamencie i tak trzeba było się modlić, a później wszyscy o tym zapomnieli tak naprawdę. I Pan Jezus, gdy daje wskazówki do modlitwy, to daje je właśnie takie ciche, takie powiedzmy, że spokojne. Tak? Gdy sam się modli, modli się właśnie w ten sposób. Gdy jest powiedziane, że z wołaniem się modlił, no to mamy to opisane, jak to wyglądało w ogrójce i widzimy, jak wyglądało to wołanie. Uczniowie zasypiają tam, także raczej to żaden krzyk nie był. I teraz nagle, i później Kościół przez 1000, 2000 lat praktykuje bardzo konkretną formę modlitwy, właśnie zawsze opanowaną, jakakolwiek by ona nie była, zawsze to jest dominacja rozumu nad wszystkim innym. To jest zawsze uporządkowane. Mówimy przede wszystkim o liturgii, no ale w ogóle, tak, o pobożności, o tym, co do Pana Boga prowadzi. Wszyscy święci w historii Kościoła wskazują na to, że trzeba uważać na takie oddawanie się emocjom, że człowiek, który próbuje na te emocje stawiać, na pewno gdzieś się zbłądzi. Zachęcam do lektury świętego Jana od Krzyża, co on pisze o emocjach. I teraz naprawdę, czy uważa Pan, że to wszystko, to nie, to jest zła tradycja. Nie, to nieprawda. Nie. My wiemy teraz lepiej. Skąd my wiemy teraz lepiej? Bo tak sobie zinterpretowaliśmy słowa z psalmów? Bo tak nam się wydaje, że ten psalm trzeba odczytać? Czy naprawdę uważa Pan, że Kościół mógł się pomylić przez praktycznie 2000 lat? Mógł się mylić, że Kościół jako oblubienica Chrystusowa mógł się przez te 2000 lat mylić, że Duch Święty prowadzi Kościół w ten sposób, że się przez 2000 lat w takiej kluczowej sprawie jak modlitwa mógł pomylić? No, moim zdaniem to pokazuje cały tragizm tych posoborowych reform. Dzisiejsi katolicy mogą tak myśleć i jakby nie widzą w tym nic złego. Mogą myśleć, że Kościół się mylił przez 2000 lat blisko, bez mała 2000 lat i teraz nagle wiemy, jak jest. Przecież to podejście nie ma nic wspólnego z wiarą. To niszczy fundamenty samej wiary. Jeśli Kościół mógł się mylić w tej sprawie, to dlaczego się nie mylił w innej? Dlaczego się nie mylił w swoich dogmatach? Przecież jeśli w swojej liturgii, w swojej modlitwie, w swoich wskazówkach co do modlitwy, w swoich świętych przez cały czas się mylił, no to ten Kościół nie jest nic wart. Po prostu. Ale tak nie jest. Kościół jest oblubienicą Pana naszego Jezusa Chrystusa i jest prowadzony przez Ducha Świętego, jest filarem i podporą prawdy i doskonale wiedział, jak prowadzić. I zadaniem hierarchii Kościoła jest to, żeby rozpoznawać, co jest prawdziwie katolickie, badać źródła objawienia. Jeśli widzimy, że coś jest sprzeczne z tym, co zawsze i wszędzie było nauczane, to odrzucamy to jako coś, co nie jest zgodne z Duchem Bożym. I tak należy potraktować te posoborowe reformy, które raczej są deformacją, one są właśnie w liturgii, w formach pobożnościowych, one właśnie wysuwają na pierwszy plan emocje i sprawiają, że człowiek się drze jak zwierzę, a nie modli się jak istota, która jest przede wszystkim duchowa i tak powinna się do Pana Boga zwracać w duchu i w prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.